Właśnie ukończyłam studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, stąd też pomysł na rozpoczęcie już kariery, ścieżki kariery w służbie wojskowej. Zostałam też pozytywnie zaskoczona pod względem przede wszystkim kadry, poziomu po prostu wyszkolenia, wiedzy jaką oni posiadają. I z tego punktu jestem naprawdę zadowolona. Myślę, że największą trudnością były warunki atmosferyczne, pogodowe, czyli upały. Tak samo jak i deszcze. W deszczach mundur cały jest też cięższy, ale wszyscy dajemy radę, nie poddajemy się. Ja akurat jestem osobą, która lubi adrenalinę, lubi jak coś się dzieje, także bardziej jakieś misje. Osobiście też myślałam, żeby nie wstąpić do gromu. Tam sprawność fizyczna musi być na wysokim poziomie, do czego też przygotowywałam się już nawet przed rozpoczęciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Chęcią zaraził mnie dziadek, bo jest leśniczym i od małego miałem kontakt z lasem, więc no, tak poznawałem to wszystko, później znajomy wojskowy mi o tym bardziej opowiedział, no i gdzieś tam to się zakorzeniło. Jest to któreś z kolei szkolenie na poligonie, lecz nie każde szkolenie jest takie samo, każdy dzień jest inny. Cały czas przyswajamy wiedzę, uczymy się. Decyzja wstąpienia do wojska, wewnętrzna potrzeba, patriotyzm i chęć niesienia pomocy innym. Takie cechy, które powinien posiadać żołnierz, no to na pewno odwaga, praca w grupie przede wszystkim, bo samemu się nic nie zwojuje, że tak powiem, no i chęć ciągłego rozwoju. Wysiłek fizyczny, zaangażowanie każdego indywidualnie, jak i zespołowo, i to będzie procentowało na ich wyszkolenie, gdzie każdy z nich musi pojąć tą wiedzę wojskową. To jest wiadomo, to jest podstawowy model nauczania, gdzie każdy z nich wszystkiego się uczy od podstaw. Jednym z najbardziej popularnych pytań jest zawsze takie, czy jest ciężko, czy jest trudno. Nic, co jest nam dane prosto na tacy, przychodzi łatwo. Trzeba potu, łez, brudnych butów, spoconych pleców. Wtedy jest się żołnierzem Wojska Polskiego. Przeszkolenie trwa 27 dni, kończy się przysięgą wojskowym. Jest to podstawowe szkolenie. W momencie, kiedy osoba przechodzi do Wojskowego Centrum Rekrutacji, składa taki wniosek i tam jeszcze inne formalne sprawy, szczegóły, to zapraszam do WCR-u. Informuje również nas, że jest zatrudniona na umowę o pracę, na ten czas bierze albo urlop bezpłatny. Wynagrodzenie w tym okresie jest powiązane bezpośrednio z podstawowym wynagrodzeniem żołnierza w stopniu szeregowego. W przypadku ludzi, którzy mają powyżej 26 roku życia, jest to kwota 6000 zł brutto pomniejszona podatek dochodowy, czyli minus 12%. Natomiast w przypadku osób, które do 26 roku życia biorą udział w takim szkoleniu, jest to kwota 6 tysięcy bez podatku, wynikająca oczywiście z określonych przepisów podatkowych. Nie bez powodu mówi się, że logistyka to cisi bohaterowie, ponieważ logistyka wchodzi pierwsza i wychodzi ostatnia. Dlatego też naszych żołnierzy można spotkać w Polsce z grochówką, z chlebem, z naszym sprzętem. Ponadto, jeśli ktoś potrzebuje pomocy podczas pielgrzymki na Jasną Górę, również może zgłosić się do naszych żołnierzy. Obecnie 10. Opolska Brygada Logistyczna szkoli także żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Co warte podkreślenia, najlepsi żołnierze z naszej brygady mają przepustkę do służby w jednostkach specjalnych.